Na tym mającym niemal 100 lat archiwalnym nagraniu widzimy przygotowania brytyjskich alpinistów do ataku na szczyt Everestu. Nagranie zostało wykonane w 1924 roku podczas trzeciej brytyjskiej wyprawy na najwyższą górę świata, a to jest prawdopodobnie ostatnie zdjęcie duetu wspinaczy, który ruszył w kierunku szczytu i już nigdy nie powrócił. Ich losy są tajemnicą, którą od niemal wieku próbują rozwiązać himalaiści na całym świecie. Jeśli mężczyznom udało się wejść na wierzchołek na 29 lat przed oficjalnym pierwszym wejściem Hillary'ego i Norgaja na Mount Everest, które miało miejsce w 1953 roku. Zapraszam do poznania niezwykłej historii pierwszych i chyba najciekawszych ekspedycji na Mount Everest. Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku serii Największe Górskie Tragedie. No i pewnie jeśli ktoś z Was zobaczył miniaturkę, to od razu wie, o czym będzie ten odcinek. Temat, o który naprawdę wielokrotnie pytaliście mnie w komentarzach i cieszę się, że w końcu mogę Wam powiedzieć, że właśnie dzisiaj opowiem Wam o historii George'a Mallory'ego i o historii brytyjskich ekspedycji na Everest. I myślę, że nie muszę chyba mówić nic więcej, bo pewnie wszyscy słyszeli o George'u Mallory'm i o jego historii wejścia na Mount Everest. Także z wielką chęcią zapraszam Was do poznania tej niezwykle ciekawej historii. W latach 20. XX wieku brytyjscy alpiniści byli bohaterami jednej z najpiękniejszych historii himalaizmu. W czasach, kiedy żaden ośmiotysięcznik nie został jeszcze zdobyty, oni postanowili wejść na najwyższy z nich. Pierwsze wyprawy eksploracyjne w Himalaje nie zbliżyły się nawet do najwyższej góry świata. W 1852 roku szczyt numer 15 został nazwany na cześć znanego geografa George'a Everesta. Pierwszym alpinistą, który tak otwarcie twierdził, że zdobycie Everestu jest w zasięgu ludzkich możliwości, był Clinton Dent. Mężczyzna wspominał o tym w swojej książce już w 1885 roku, a kilka lat później napisał artykuł zachęcający do zorganizowania wyprawy na najwyższą górę świata. Pewne plany co do tego przedsięwzięcia miała także amerykańska alpinistka Margaret Brevoort. Niestety kobieta zmarła w 1876 roku, zanim zdążyła poczynić kroki w celu przygotowania tej wyprawy. Mimo że wiele szanowanych członków Alpine Clubu popierało śmiałą ideę zdobycia najwyższego szczytu świata, to jednak przez wiele kolejnych lat nie udawało się zrealizować tego ambitnego projektu. Dlaczego? Największym problemem w organizacji nie było zebranie odpowiedniej grupy wspinaczy ani budżetu na ekspedycję, lecz uzyskanie pozwolenia na wspinaczkę na Everest. Góra leżała na granicy Nepalu i Tybetu. Oba te kraje były zamknięte dla osób z Europy. Jednym z pierwszych Europejczyków, którzy zobaczyli ją na własne oczy, był brytyjski oficer i podróżnik Cecil Rowling. W 1904 roku znalazł się on w odległości około 80 km od najwyższej góry świata i obserwował ją wtedy od strony tybetańskiej. Zafascynowany tym szczytem postanowił zorganizować pierwszą ekspedycję i bardzo głęboko wierzył, że widoczna północno-wschodnia grań będzie odpowiednią drogą do jego zdobycia. Przygotowania do wyprawy zajęły Cecilowi wiele lat. W końcu w 1914 roku miał on już stanąć na czele wyprawy do Tybetu, lecz wtedy jego plany przekreślił wybuch I wojny światowej. Rowling znalazł się na froncie i w 1917 roku poległ podczas niezwykle krwawej bitwy pod Passchendaele. W międzyczasie inny brytyjski śmiałek postanowił zobaczyć z bliska Everest i był nim 23-letni John B. Noel. To nazwisko warto zapamiętać, bowiem Noel jeszcze odegra dużą rolę podczas brytyjskich ekspedycji na Everest. I John, wiedząc, że Europejczyk nie ma wstępu do Tybetu, postanowił zadziałać fortelem.
przebrał się i nielegalnie udało mu się dotrzeć na odległość zaledwie około 64 km. On starał się chodzić wzgórzami, unikać jakichś większych miejscowości, tak żeby nikt nie zauważył jego obecności, ale w końcu zszedł do takiej miejscowości, gdzie wezwano władzę, no i odeskortowano Noela na granicę. Jego dalsze plany związane z Everestem również przekreślił wybuch I wojny światowej. Ostatnim wspinaczem, o którym w tym miejscu warto wspomnieć, był Charles Bruce. Był on brytyjskim arystokratą, wojskowym, a także alpinistą, który dwukrotnie starał się uzyskać pozwolenie na organizację ekspedycji na Everest. Jednak zarówno w 1907, jak i w 1910 roku jego próby były nieudane. Chętnych, którzy na przełomie XIX i XX wieku mieli pomysły, aby wyruszyć na Everest, było bardzo wielu, jednak myślę, że nie ma sensu wszystkich tutaj wymieniać, gdyż ich ambitne plany przekreślił albo wybuch wojny, albo brak zezwoleń na działalność w Tybecie i Nepalu, lub po prostu brak funduszy. Warto zaznaczyć, że wszystkie te nieśmiałe próby podejścia pod najwyższą górę świata miały miejsce w czasach, kiedy jeszcze żaden ośmiotysięcznik nie został zdobyty i z naszej współczesnej perspektywy to dość normalne, że himalaiści wchodzą na Everest, K2, Broad Peak czy inne góry i praktycznie każdy szczyt można zdobyć. Natomiast jak wyglądała sytuacja ponad 120 lat temu? Otóż pierwsze wejście na wierzchołek o wysokości 7000 metrów miało miejsce dopiero w 1883 roku i była to góra Kabru, aż o 1500 metrów niższa od Everestu. Sukces ten osiągnął alpinista i przewodnik górski pochodzący ze Szwajcarii, Ulrich Kaufmann, hotelarz i alpinista Emil Boss oraz adwokat William Graham. I w tym miejscu muszę zaznaczyć, że ich wejście było przez niektórych kwestionowane. Na pobicie tego wyniku czekano ponad 20 lat. Wówczas w Karakorum wyprawa księcia Brudzców dotarła na czogolizie na wysokość około 7,5 tysiąca metrów i działo się to w 1909 roku. A ci, którzy nie wierzyli wejście na Kabru, uważali, że pierwszym zdobytym siedmiotysięcznikiem było Tirsuli, które w 1907 roku zostało osiągnięte przez zespół pod kierownictwem brytyjskiego lekarza i alpinisty Toma Longstaffa. Co ciekawe, wcześniej wyprawy w Himalaje i zdobywanie szczytów wiązało się najczęściej z badaniami geograficznymi, a wspinaczka na niższe góry była podejmowana głównie w celu badawczym, aby po prostu osiągnąć lepszy widok na odleglejsze szczyty i je zmierzyć dzięki temu, także przy okazji oni pobijali te rekordy wysokości, a tak naprawdę głównym celem było zobaczenie, co leży dalej za kolejnymi szczytami. Pierwsze ekspedycje na Everest organizowane przez Brytyjczyków zmagały się nie tylko z problemami odnalezienia właściwej drogi na nieznanej górze, ale także z wieloma innymi wyzwaniami. Nikt nie wiedział przecież, jak zachowa się organizm ludzki na wysokości ponad 8000 metrów. Co tak naprawdę wiedziano wtedy na ten temat? Niestety niewiele. Nie istniało wtedy pojęcie choroba wysokościowa, a pierwszą osobą, która tak profesjonalnie zajęła się badaniem wpływu wysokości na organizm człowieka, był chemik Alexander Kellas, który w 1912 roku wydał pracę zatytułowaną Rozważania na temat możliwości wejścia na Mount Everest. Niestety ignorancja wspinaczy w tej kwestii sprawiała, że uczestnicy przedwojennych ekspedycji w Himalaje często nie przechodzili prawidłowej aklimatyzacji i przez to chorowali na różne dolegliwości. Rozdział pierwszy. Zespół na Everest. Wszelkie plany związane z Mount Everestem, a także innymi działaniami w najwyższych górach świata zostały przerwane przez wybuch I wojny światowej. Ciemne chmury spowiły Europę. Wielka wojna trwała ponad 4 lata. Wielu alpinistów marzących o zdobyciu Everestu nie dożyło nadejścia rozejmu w listopadzie 1918 roku. Stracili oni życie w wielu krwawych bitwach tej okrutnej wojny, pod Sommą, pod Passchendaele czy pod Verdun. Ci, co przeżyli, często borykali się z utratą zdrowia psychicznego lub urazami fizycznymi. Świat się zmienił. Zginął Cecil Rowling, wielki entuzjasta Everestu.
Jeffrey Winthrop Young, świetny brytyjski wspinacz, mający niemal pewne miejsce w zespole, którego celem byłoby wejście na najwyższą górę świata, podczas bitwy w 1917 roku został raniony w nogę, którą następnie musiano mu amputować. Dzięki temu, że miał naprawdę taki mocny charakter, po wielu latach wrócił do wspinaczki i chyba jako pierwszy w historii wszedł na Matterhorn z protezą nogi w 1928 roku, no ale niestety w grze o Everest całkowicie przestał się liczyć. Kolejny dobry kandydat do takiej ekspedycji, Siegfried Herford, bardzo zdolny alpinista, który osiągnął wiele sukcesów w takiej technicznej wspinaczce w Wielkiej Brytanii, zginął od wybuchu granatu w 1916 roku w wieku zaledwie 25 lat. Wojnę przeżył z kolei jego górski partner, uczeń Jeffreya Younga, 34-letni uznany alpinista George Mallory. Sukcesy odnosił głównie w górach Wielkiej Brytanii i Alpach, więc nie był jakoś sprawdzony na dużych wysokościach i nie był też jakoś tak szczególnie popularny w środowisku górskim. Zakończenie wojny wprawiło ludzi w taki wielki entuzjazm. W końcu skończył się koszmar rodzinnych tragedii, a ludzie mogli wrócić do swojej pracy, rodziny i pasji. Niemal natychmiast Brytyjczycy rozpoczęli starania o zorganizowanie wyprawy na Everest. Kto wtedy odpowiadał za przygotowanie takich przedsięwzięć? Nie byli to aktywni himalaiści tak jak w późniejszych latach. Pamiętamy legendarnych kierowników ekspedycji Chrisa Boningtona, naszego Andrzeja Zawadę, czy niemieckiego organizatora i alpinistę z okresu międzywojennego Paula Bauera. Nie tylko oni byli kierownikami ekspedycji, ale także w dużej mierze byli ich organizatorami. Wśród Brytyjczyków w 1919 roku sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Za organizację ekspedycji odpowiadało Royal Geographical Society, czyli Królewskie Towarzystwo Geograficzne, czyli w większości taka trochę, jak to mawia młodzież, ekipa leśnych dziadków. Prezesem tego towarzystwa był 76-letni Sir Thomas Holdick. Zwrócił się on z prośbą do Ministerstwa do Spraw Indii o wsparcie w uzyskaniu pozwolenia na zorganizowanie ekspedycji na Everest i oczywiście pierwszym zadaniem było znalezienie odpowiedniego kierownika. Naturalnym wyborem byłby Cecil Rowling, a drugim wyborem był Charles Bruce, który dwukrotnie próbował już zorganizować wyprawę. Jednak, tak jak wcześniej wspomniałem, Cecil nie przeżył wojny, a czy Bruce przeżył? Tak, chociaż nie bez uszczerbku na zdrowiu. Był mocno ranny w nogę, jednak postanowiono mimo to w 1920 roku wybrać go na kierownika ekspedycji. Mężczyzna około 20 lat spędził w Azji, służył w oddziale Gurków, czyli jednego z ludów zamieszkujących Nepal, i w tym czasie Bruce zdobył nie tylko szacunek lokalnej ludności, ale poznał także język nepalski i kilka różnych dialektów, którymi oni się porozumiewali. Dzięki temu świetnie orientował się w kulturze i zwyczajach panujących w tym regionie świata i tak naprawdę Gurkowie czy Nepalczycy poszliby za nim w ciemno, po prostu był trochę dla nich tak jak ojciec. Charles był więc idealnym kandydatem na kierownika. Znał dobrze góry wysokie, był też w stanie zebrać grupę górków, którzy jako tragarze pomogą ekspedycji, a także jako wojskowy spełniał warunki odpowiedniego dowódcy, który wyprawę zorganizuje i poprowadzi z taką wojskową sumiennością i dokładnością. Niestety nie wszystko poszło tak, jak zakładało Królewskie Towarzystwo, bowiem okazało się, że Charles został już przeniesiony przez armię i mianowany na dowódcę oddziału Górków, co całkowicie wykluczało jego udział w ekspedycji. I w międzyczasie nowym prezesem Królewskiego Towarzystwa Geograficznego został Francis Young Husband, który zastąpił Holdicka. Był on wielkim zwolennikiem zdobycia Everestu. I co bardzo ciekawe, dyskusja wokół pierwszej ekspedycji na najwyższą górę świata nie skupiała się tylko na tym, jak zdobyć szczyt, ale czy w ogóle warto uznać zdobycie wierzchołka za główny cel wyprawy. Z obecnej perspektywy może wydawać się to dziwne, ale w tamtym czasie ekspedycje w nieznane tereny były głównie wyprawami badawczymi. Ich celem były korzyści, jakie miały płynąć dla rozwoju nauki czy rozwoju geografii. Po prostu te wyprawy miały zmazywać kolejne białe plamy na mapach świata i po długiej debacie w końcu udało się przekonać komisję, że warto uznać za główny cel
wejście na szczyt Everestu, a przy okazji oczywiście również zrealizować niezbędne badania naukowe i przeprowadzić wszystkie zakładane pomiary. Francis zdecydował się wybrać na kierownika ekspedycji 39-letniego Charlesa Howarda Burego. Postać tego człowieka jeszcze nie pojawiła się w tym odcinku i nie bez przyczyny, bowiem nie był on znanym alpinistą ani odkrywcą. Charles był dyplomatą, aktywnie starał się w Lhasie, stolicy Tybetu, o pozwolenie na zorganizowanie ekspedycji. Był on przeciętnym alpinistą, ale kilkanaście lat spędził w Indiach i dość dobrze zwiedził Himalaje, a także nie bez znaczenia był fakt, że pochodził on z bardzo zamożnej rodziny Howardów, dzięki czemu sam mógł opłacić swój udział w ekspedycji. Był także botanikiem, jednak najważniejszymi cechami, którymi kierował się Francis, wybierając Howarda na kierownika, była jego znajomość nepalskiego i lokalnej społeczności, a także oczywiście jego majątek. No po prostu nie był on idealnym kandydatem, ale w danej chwili nie było lepszego. Komisja do spraw Everestu, która została powołana, wybrała także innych członków zespołu. Ze względu na różne cele ekspedycji skład był bardzo zróżnicowany, dobierany częściowo przez Alpine Club i Królewskie Towarzystwo Geograficzne, ale część odpowiadającą za badania topograficzne wybrała i sfinansowała agencja Survey of India. A więc jak wyglądał skład wyprawy? W zespole znaleźli się dwaj geodeci. 39-letni Brytyjczyk Henry Morsehead i 31-letni Kanadyjczyk Olivier Wheeler, który stosował innowacyjną metodę mierniczą, fotogrametrię. Na dodatek obaj byli dobrymi alpinistami. Henry dotarł na Kamecie na wysokość ponad 7100 metrów, z kolei Oliver techniczne umiejętności zdobywał w górach Kanady. Kolejnym uczestnikiem został 46-letni lekarz i alpinista Alexander Wollaston. Był on podróżnikiem i odkrywcą. Swoje umiejętności wspinaczkowe wykorzystywał on podczas eksploracji Oceanii i Afryki. Wspinał się w górach Ruwenzori, a na piramidzie Carstensza dotarł zaledwie 150 metrów od szczytu. Następnym uczestnikiem był drugi Kanadyjczyk, 37-letni Alexander Heron, geolog. Jednym z jego zadań było stworzenie mapy regionu Everestu, a także przeprowadzenie badań geologicznych. Był on jednym z nielicznych członków wyprawy, który nie miał nic wspólnego z alpinizmem. I tutaj muszę podkreślić, że obecność Kanadyjczyków na tej ekspedycji stanowił taki miły gest wobec zamorskiej kolonii Wielkiej Brytanii. Pozostali uczestnicy należeli już do stricte sportowej części wyprawy, która miała działać pod kierownictwem wybitnego alpinisty, ale już dość zaawansowanego wiekowo Szkota, 56-letniego Harolda Rayburna. Był on legendą w szkockich górach, wytyczył tam wiele nowych dróg, a doświadczenie zbierał także w górach Kaukazu i Alpach. A jego zastępcą został wspomniany już wcześniej chemik Alexander Kellas, który również był wtedy w dojrzałym wieku, bo miał 53 lata. Kellas był jednym z pierwszych zwolenników wykorzystywania Nepalczyków z ludu Sherpów jako tragarzy i partnerów wspinaczkowych. Uważał ich za lepszych towarzyszy niż tragarze pochodzący z innych regionów Himalajów i Aleksander był osobą, która wręcz musiała znaleźć się w pierwszej ekspedycji na Everest, gdyż najlepiej znał drogi prowadzące pod górę i miał największe doświadczenie dotyczące fizjologii ludzkiego ciała na dużej wysokości. Jego wiedza mogła stanowić klucz do sukcesu. Kolejnym alpinistą biorącym udział w tej wyprawie został 33-letni Guy Bullock. Był on Brytyjczykiem, choć urodził się w Pekinie. Był dobrym alpinistą, jednak bez wybitnych osiągnięć. Zawodowo był dyplomatą, zbierał doświadczenie w górach Anglii i w Alpach. To, co go wyróżniało, to świetna wytrzymałość. Początkowo nie był on brany pod uwagę, jednak w ostatniej chwili pojawiło się jedno miejsce, bo z ekspedycji wypadł 32-letni chemik George Finch, który po wojnie zachorował na malarię i nie przeszedł badań medycznych. Ale warto zapamiętać to nazwisko, gdyż jeszcze odegra pewną rolę w brytyjskiej epopei na Everestie. I dotarliśmy do ostatniego uczestnika, który został dołączony do wyprawy i za wstawiennictwem nowego prezesa Królewskiego Towarzystwa Geograficznego do grupy dopisano 35-letniego George'a Mallory'ego. Zarówno w Karakorum, jak i Himalajach nikt o nim nie słyszał. No i nie ma się też co dziwić, bo mężczyzna ten nigdy nie był w górach wysokich.
Francis Young Husband spotkał się z nauczycielem historii i namawiał go na udział w wyprawie. No i tak go namawiał, jego żonę, że w końcu Mallory się zgodził. I to właśnie on polecił, aby dołączyć do wyprawy swojego partnera wspinaczkowego Guya Bullocka na miejsce Fincha i zarekomendował go, mówiąc, że był uczonym i bardzo dobrym biegaczem. Najlepszym biegaczem długodystansowym, jakiego ktokolwiek pamiętał z moich czasów. Czuję, że byłby wartościowym człowiekiem na wyprawie. Jak widzimy, zespół sportowy składał się tylko z dwóch bardzo doświadczonych himalajstów oraz dwóch młodych koni, którzy nigdy w Himalajach nie byli. Sam Young Husband nie krył, że nikt w komisji nie wierzył, że Kellas czy Rayburn będzie w stanie w tym wieku wspinać się na wysokość powyżej 7000 metrów na Everestie. Największą nadzieję pokładano w kim innym. Francis tak napisał w swojej książce: gdy mówiono o konieczności wspinania się na dużej wysokości, członkowie Alpine Clubu natychmiast wymieniali jedno nazwisko. Było to nazwisko Mallory'ego. Co myślał sam Mallory o wyprawie na Everest po rozmowie z Francisem? George napisał później: czasami zdaje mi się, że ta ekspedycja od samego początku do końca jest wielkim oszustwem. Zrodzonym z szalonego entuzjazmu jednego człowieka, Young Husbanda i popartym przez domniemaną mądrość niektórych luminarzy Alpine Club. Realizację tego oszustwa zrzucono na młodzieńczy zapał niżej podpisanego. Początkowo George był sceptyczny. Podczas wojny przez długi okres nie widział swojej żony Ruth ani dzieci i nie chciał ponownie w tak krótkim okresie opuścić rodziny na wiele miesięcy. Ostateczny wpływ na jego decyzję miała rozmowa ze swoim mentorem, Jeffreyem Youngiem, który bardzo zachęcał go do tego wyjazdu. Dlaczego? Uważał, że to życiowa szansa dla George'a. Nawet jeśli wyprawa okazałaby się kompletnym fiaskiem i porażką, to jeśli Mallory zacznie być kojarzony z Mount Everestem, jego życie diametralnie się zmieni. Stanie się sławny, a wszystko, co będzie związane z jego karierą wspinaczkową, pisarską czy jako wykładowca, będzie o wiele prostsze i łatwiejsze. Te słowa nie tyle trafiły do samego George'a, ale bardzo dobrze trafiły do jego żony, która dostrzegła w tym szansę dla swojego męża. Ze wsparciem Ruth i przyjaciela, George nie miał już wątpliwości. Dużą rolę podczas organizacji całej wyprawy pełnił Arthur Hinks, sekretarz Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, który pełnił także tą samą funkcję w Komitecie Everestowskim i gdyby nie jego starania, trudno byłoby zebrać budżet i skład ekspedycji. Rozdział drugi. Pierwsza ekspedycja, pierwsza tragedia. Choć głównym celem ekspedycji było zdobycie Everestu, to wszyscy od początku mieli świadomość, że zebrany zespół nie będzie w stanie tego dokonać. Ich takim realnym zadaniem było wykonanie kolosalnej pracy na górze, która zaowocuje odnalezieniem najlepszej drogi na szczyt. Zbada także warunki meteorologiczne panujące na Everestie, a także oceni trudności, jakie występują na górze. Kiedy te cele zostaną zrealizowane, Królewskie Towarzystwo Geograficzne oraz Alpine Club zorganizuje drugą ekspedycję, która dzięki zdobytej wiedzy zaoszczędzi dużo czasu na szukanie drogi i celem drugiej wyprawy miał być już szczyt Everestu. Ile wynosił budżet tych dwóch zaplanowanych ekspedycji i w jaki sposób go sfinansowano? W sumie wyprawy miały kosztować 10 tysięcy funtów. Tak jak wspominałem, niektórzy uczestnicy sami sfinansowali swój udział, a część kosztów pokrywała agencja Survey of India, a także główni sponsorzy, czyli Alpine Club i Królewskie Towarzystwo Geograficzne, które w sumie zebrały 6 tysięcy funtów. Spore datki na rzecz ekspedycji przekazał także król Jerzy V, 100 funtów, a także książę Walii, 50 funtów. Postanowiono zorganizować nawet zbiórkę publiczną, jednak ta przyniosła zaledwie 10 funtów, a brakujący budżet pochodzić miał z umów na korespondencję podpisanych przez Hinksa z magazynami, brytyjskim i amerykańskim. Wiem, że jednym to był Times i tego rodzaju współpraca była bardzo innowacyjna jak na historię wypraw w Himalaje, bo była pierwszym takim rozwiązaniem, ale później okazało się, że bardzo udanym.
Z Anglii część uczestników wyruszyło 8 kwietnia 1921 roku na pokładzie parowca Sardinia. Rejsem mieli dopłynąć do Indii i tam spotkać się z pozostałymi. Następnie udano się do Darjeeling. Z tego miejsca rozpocząć miała się bardzo długa karawana, którą czekało pokonanie aż 600 km, aby dotrzeć pod Everest. I w Indiach zakupiono żywność, zapasy herbaty, cukru, ziemniaków, mąki. Zadaniem Rayburna było zebranie odpowiedniej ilości tragarzy, których wyposażono w ciepłą odzież i obuwie. Zatrudniono 4 kucharzy oraz 50 tragarzy pochodzących głównie z ludu Botjów, zamieszkujących na terenie Tybetu. Zatrudniono także kilku tłumaczy, gdyż tylko Morshead znał bardzo dobrze język tybetański. Ostatnim uczestnikiem, z którym ekspedycja spotkała się w Indiach, był Alexander Kellas, który dopiero co zakończył wyprawę na 7-tysięcznik Kabru, a także odpowiadał za organizacyjne sprawy dotyczące Everestu. Kiedy przybył do Darjeeling, był wyraźnie wyczerpany trudami poprzedniej ekspedycji i miał zaledwie kilka dni na odpoczynek, gdyż pod koniec maja wyruszała już karawana pod Everest. Główny bagaż wyprawy spoczywać miał na grzbietach 100 mułów wypożyczonych od wojska. Wynajęto także dodatkowo 40 tragarzy i szybko okazało się, że wybór mułów nie był najlepszy, gdyż te zwierzęta nie radziły sobie w surowych górskich warunkach. Musiano więc zrezygnować z części ekwipunku, który został wycofany do Indii, gdzie miał czekać na kolejną ekspedycję i tym samym wszystkie zapasy skurczyły się i miały wystarczyć na około 3,5 miesiąca. Dwie grupy brytyjskich alpinistów wraz z mułami wyruszyły w kierunku Tybetu, kolejno 18 i 19 maja. Wspinacze poruszali się na kucykach i każdej grupie towarzyszyło 50 mułów i 20 tragarzy. Rozpoczęła się najważniejsza ekspedycja w dotychczasowej historii eksploracji Himalajów. Dziennie pokonywano od 10 do czasami nawet 20 km. Po drodze wyczerpane muły umierały i chorowały, więc kierownicy zastępowali je zwierzętami kupowanymi od lokalnych mieszkańców, końmi, a także lepiej przystosowanymi do surowych warunków jakami. Trekking był bardzo męczący. Uczestnikom dawała się we znaki zmiana klimatu i złe gotowanie, co skutkowało problemami żołądkowymi. Najbardziej wyczerpany i zmęczony był dr Kellas, który wciąż po tej poprzedniej ekspedycji nie mógł dojść do siebie, a po dotarciu do miejscowości Pari natychmiast udał się on na spoczynek. Miała wtedy miejsce próba buntu wśród tragarzy, za którą, jak się później okazało, stał Sirdar, czyli osoba wyznaczona do tego, by właśnie zarządzać tragarzami. Szybko do buntu dołączyli także kucharze, którzy i tak od dłuższego czasu byli na cenzurowanym, bo cały czas chodzili pijani, a przyrządzane przez nich jedzenie było okropne i powodowało u wszystkich dolegliwości żołądkowe. W końcu udało się załagodzić ten konflikt, jednak kierowników martwił stan Aleksandra Kellasa, który mimo krótkiego odpoczynku nie poprawił się. Wciąż bardzo źle się czuł i mężczyzna odmówił przyjmowania jakichkolwiek pokarmów i był bardzo przygnębiony. Z każdym kolejnym dniem jego stan był coraz gorszy. W pewnym czasie nie był już w stanie nawet jeździć konno, więc noszono go najpierw na takim fotelu, a później zrobiono taką prowizoryczną lektykę. Po drodze mijano liczne klasztory należące do tybetańskich mnichów, a 4 marca karawana dotarła do Doliny Keru. I na poważne problemy zdrowotne narzekał także wtedy Rayburn, z kolei Kellas noszony był już wtedy właśnie w takiej prowizorycznej lektyce i do Doliny Keru dotarł on dopiero wieczorem. Takim małym utrapieniem dla Brytyjczyków stała się tybetańska herbata, którą ochoczo częstowano zachodnich przybyszów. Odmówić jej było nie sposób, gdyż to uraziłoby gospodarzy, a wypić również trudno, bo składała się z wody wymieszanej z dużą ilością masła i soli, a jedynie z małym dodatkiem herbacianych liści. Także możecie sobie wyobrazić, jak to smakowało, no a oni byli częstowani tym praktycznie na każdym kroku. Następnego dnia w trakcie pokonywania jednej z przełęczy zmarł na niewydolność serca dr Kellas. Było to szokiem dla uczestników wyprawy, którym wydawało się, że Aleksander powoli wraca już do zdrowia. Niestety długotrwała biegunka, gorączka doprowadziły do wyczerpania organizmu i ostatecznie zgonu.
Kellas nie był wybitnym wspinaczem, w Alpin Clubie niektórzy nawet trochę szydzili z jego osiągnięć, mówiąc, że ten chodzi tylko po wysokich pagórkach. Tak z kolei Aleksandra opisał George Mallory w liście do swojej żony. Kellasa uwielbiam. Jest niewypowiedzianie szkocki i nieokrzesany w swojej mowie. Jest bardzo drobnej budowy, niski, szczupły, przygarbiony i wąski w klatce piersiowej. Jego wygląd byłby idealnym wzorem dla alchemika. No i patrząc na to zdjęcie, nie sposób się z Mallorym nie zgodzić. Niewątpliwie jego strata była dużym ciosem dla ekspedycji. 53-latek miał największą wiedzę co do samej aklimatyzacji w górach wysokich. Brytyjczycy postanowili pochować go w pobliżu majestatycznej świątyni, fortu położonego na wzgórzu w miejscowości Kampa Dzong. I z tej okazji wszyscy mieli 2 dni odpoczynku, a karawana ruszyć w drogę miała dopiero 8 czerwca. Jednak pojawiły się wtedy kolejne problemy, bo wyraźnie zaczął słabnąć Rayburn. Z dnia na dzień był coraz słabszy, a objawy jego choroby były bardzo podobne do tych, na które cierpiał Kellas. No i decyzja mogła być tylko jedna. Nie można było ryzykować życia kolejnego uczestnika, więc postanowiono odesłać go z powrotem w stronę Lachen, do Sikkimu, gdzie miał trafić pod opiekę misjonarek. W ciągu 3 tygodni karawany wyprawa straciła 2 kierowników sportowej części ekspedycji, no i też połowę jego składu. I zapadła decyzja, aby wybrać nowego kierownika części sportowej, którym został George Lee Mallory. Wiem, że chyba poprawna wymowa to jest Mallory, ale ja już się przyzwyczaiłem do Mallory, także mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Miał on dowodzić tak naprawdę 2-osobowym zespołem, bez żadnego doświadczenia w Himalajach. Także no, była to nie lada sztuka. Niektórzy mogli wątpić w jakikolwiek sukces ekspedycji, ale Mallory był innego zdania i napisał wtedy do żony: nie trać nadziei co do wyprawy, możemy jeszcze wypaść bardzo dobrze. 17 czerwca ekspedycja dotarła do tybetańskiego miasta Shelkar, gdzie zaplanowany był postój i odpoczynek. Karawana trwała już miesiąc i zbliżała się do celu swojej podróży. Był on już w zasięgu ich wzroku. 6 dni później doszło do rozstania. Sportowa część ekspedycji, czyli Bullock i Mallory, wraz z 16 tragarzami, Sirdarem i kucharzami wyruszyli w stronę doliny Rongbuk w poszukiwaniu drogi na Everest, i po drodze minęli oni słynny klasztor Rongbuk. Swoją bazę założyli w odległości 25 km od Everestu, na wysokości ponad 5000 metrów. Z tego miejsca planowali robić takie krótkie wypady rekonesansowe i orientować się w szukaniu możliwych dróg na najwyższą górę świata. Z kolei pozostała część ekspedycji udała się bardziej na wschód, w stronę Karty, poszukując odpowiedniego miejsca do założenia bazy. Wollaston miał opiekować się rannymi, z kolei Heron zbierać skały i minerały, a Wheeler z Morseheadem mieli zająć się pomiarami i fotografowaniem góry. George i Guy rozpoczęli podchodzenie na przełęcze okalające Everest z każdej strony. Tym wyjściom towarzyszyli także tragarze, których Brytyjczycy w tym czasie szkolili w posługiwaniu się sprzętem górskim. Szybko wykluczono możliwość sforsowania północnej ściany, która była po prostu zbyt stroma. Postanowiono wejść na niższy, 7000 szczyt, z którego dobrze widać było przełęcz Changla, położoną na wschodzie i później nazywaną północną przełęczą. Ta droga była bardzo obiecująca, jednak problematyczne było samo wejście na przełęcz, bo od strony północnej było zbyt strome i stwierdzono, że warto będzie zbadać wejście na przełęcz od strony wschodniej. Sama grań prowadząca na szczyt Everestu od przełęczy Changla nie była bardzo stroma i warto było wziąć tę drogę pod uwagę. Następnie Mallory chciał zbadać zachodnią stronę Everestu i postanowił wejść na przełęcz Lola. Szybko ustalił, że wejście z tej przełęczy granią na Everest nie będzie możliwe, a zejście z przełęczy do zachodniego kotła, jak nazwał tę stronę Everestu, było niemożliwe, gdyż przełęcz opada niemal pionową 500-metrową ścianą.
Mógłby szukać innej drogi dostania się do zachodniego kotła, jednak zrezygnował z tego, będąc przekonanym, że ten leży już po stronie Nepalu, do którego oni nie mieli wstępu. Rekonesans został częściowo zakończony. Ostatnim etapem było zbadanie drogi lodowcem biegnącym równolegle do lodowca Rongbuk i sprawdzenie, czy możliwe jest dostanie się na przełęcz Changla od drugiej strony. Zanim to nastąpiło, alpiniści udali się najpierw na wschód. Bullock i Mallory spotkali się z resztą ekspedycji. Od miejscowych dowiedziano się, że istnieje dolina o nazwie Karma, która prowadzi pod Everest od wschodniej strony. Brytyjczycy postanowili sprawdzić również tę opcję. Udali się tam 2 sierpnia, jednak po kilku dniach działania okazało się, że widok, jaki ujrzeli, nie napawał ich optymizmem. Wschodnia ściana Everestu najeżona była lodowymi serakami i pionowymi formacjami skalnymi. Nie było szans, aby tamtędy wejść na szczyt. 11 sierpnia Guy zabrał kilku tragarzy i sam ruszył na poszukiwanie drogi na przełęcz Changla, gdyż wtedy George miał małe problemy zdrowotne i postanowił zostać w namiocie. Kiedy następnego dnia przybył do niego Morsehead, Mallory, który był bardzo podekscytowany możliwością odnalezienia drogi na szczyt, namówił Henry'ego, by razem ruszyli śladami Bullocka. I mieli oni bardzo dobre tempo i poruszali się w górę Doliny Karta, szybko dołączyli do zespołu Gaja i razem przez 4 dni wchodzili na przełęcz, którą później nazwali Lakpala. I miała ona wysokość ponad 6700 metrów i ta nazwa oznaczała wietrzna przełęcz. Dostrzegli z niej bardzo obiecujący widok. Dobrze widzieli przełęcz Changla i dalszą drogę na Everest. Wszystko wyglądało naprawdę bardzo obiecująco, niestety z ich perspektywy nie było widać ściany znajdującej się pod Changla, a kluczowe było to, czy jest ona możliwa do sforsowania. Postanowiono więc wrócić do bazy i zorganizować ostatni rekonesans, który miał dać odpowiedź, czy główny cel ekspedycji, czyli znalezienie drogi na Mount Everest, w końcu został zrealizowany. Nadszedł wrzesień i wielu stragarzy borykało się z różnego rodzaju dolegliwościami, także Brytyjczycy zmagali się z problemami ze zdrowiem, a 6 września do wyprawy dołączył w końcu Rayburn, który był już cieniem samego siebie. Był słaby, niezdolny do jakichkolwiek górskich działań. Tak jego przybycie podsumował Mallory w liście do Younga. Wyglądał niezwykle staro i nędznie. Kiedy nie zrzędzi, naprawdę mi go żal, choć rzadko się to zdarza. Na szczęście nic nie robi. Postanowiono zebrać kilku najlepiej czujących się tragarzy, Mallory'ego, Bullocka i dołączyć do nich Wheelera i wysłać ich na przełęcz. Po kilku dniach, 24 września, Brytyjczycy wraz z 3 pomocnikami rozpoczęli ostatnie podejście na Changla, czyli przełęcz północną. Wszyscy byli już bardzo wyczerpani. Poruszali się powoli. Około godziny 11.30 znaleźli się na przełęczy o wysokości 7066 metrów, gdzie przywitał ich huraganowy wiatr. Gdy zobaczyli widok, jaki rozpościera się z przełęczy, byli już pewni. To właśnie tą drogą powinni ruszyć na szczyt. Grań była szeroka i łagodnie kierowała się w górę. Tak później Mallory opisał ekipę, która wycieńczona znalazła się na przełęczy północnej. Żałosny zespół, nie nadający się do przebywania na jakiejkolwiek górze. Taka ekscytacja wygrała ze zmęczeniem i George zarządził, aby podejść jeszcze kawałek i lepiej przyjrzeć się grani. Wszyscy mieli już dość, jednak nikt nie miał odwagi, aby sprzeciwić się charyzmatycznemu Mallory'emu. Wheeler cierpiał już wtedy na odmrożenia nóg, a stojący zawsze za George'em jego przyjaciel Bullock, choć chciał zawrócić, ale tylko razem z Mallory'em. Jeśli ten szedł dalej, to on również mimo braku sił. Był to taki duet trochę jak Sam i Frodo z Władcy Pierścieni. Guy był oddanym partnerem i świetnym towarzyszem dla Mallory'ego, który obiektywnie był lepszym technicznie alpinistą, ale zdarzało mu się, że miał różne humory, bywał kapryśny,
trochę zapominalski, a taką świetną przeciwwagą dla tych zachowań była postać Bullocka, który był oazą spokoju, miał radosne usposobienie, przez co szybko nawiązywał kontakty i łatwo dogadywał się z ludźmi, a na co dzień był bardzo zorganizowaną osobą dbającą o detale, które mogły często umykać George'owi. Z każdym krokiem wiatr uderzał w nich z coraz większą nienawiścią. Po przejściu 200 metrów wszyscy z wielką ulgą przyjęli informację, że w końcu Mallory zarządził odwrót do obozu. Alpiniści rozpoczęli zejście z wielką satysfakcją, świadomi, że cel ich ekspedycji został osiągnięty. Niestety powrót do obozu był bardzo dramatyczny. Wheeler był prowadzony przez Mallory'ego, a gdy dotarli na miejsce, George musiał przez godzinę wcierać w stopy i łydki Olivera olej wielorybi i miało to na celu przywrócenie krążenia w jego kończynach. Później Kanadyjczyk powiedział, że ten zabieg uratował mu życie. Ekspedycja dobiegła końca. Tak Mallory podsumował wyprawę z 1921 roku. To rozczarowujące, że koniec okazał się znacznie skromniejszy niż na to liczyłem. Nie ma co tu kryć. W rzeczywistości jednak wcale nie był skromny. Dotarcie na Przełęcz Północną to nie byle co. Wątpię, czy jakiegokolwiek innego wielkiego górskiego wyczynu dokonano z mniejszym marginesem sił. Niosłem całą grupę na swoich barkach do samego końca, a do zawrócenia zmusił nas wiatr, w którym żaden człowiek nie przeżyłby nawet godziny. Jak na tej wyprawie George dogadywał się z kierownikiem Howardem Burym? No, bywało różnie, a tak opisał to sam Mallory. Ma ekonomię zamiast mózgu. Nie mogę znieść jego przeciętności. Wykonywując ten rekonesans, faktycznie Brytyjczycy odnaleźli drogę wiodącą przez Przełęcz Północną, jednak nie zbadali dobrze wschodniej części lodowca Rongbuk i ten z pozoru nieistotny szczegół później odegrał dużą rolę podczas kolejnej próby. Rozdział trzeci. Przygotowania do drugiego ataku. Po bardzo udanej wyprawie nadszedł czas na drugą ekspedycję. Czasu nie było wiele, gdyż w Himalaje miała ona wyruszyć kilka tygodni wcześniej, wraz z początkiem wiosny 1922 roku, aby uniknąć monsunu. Była to pierwsza lekcja, jaką wyciągnięto ze zeszłorocznej ekspedycji. Większość obserwatorów była zgodna co do tego, że ekspedycja zakończyła się pełnym sukcesem. Ten sam wydźwięk miały artykuły publikowane w magazynie Times, który wykupił wyłączność na relacje z Everestu, lecz w komisji everestowskiej były jednak osoby, które uważały, że nie osiągnięto niczego wielkiego, no bo nie padł żaden rekord wysokości, a ze względu na nieumiejętne posługiwanie się przez George'a aparatem, niektóre dane były po prostu niekompletne. Zanim uczestnicy powrócili z Indii, Arthur Hinks już ustalał skład kolejnej ekspedycji i rozpoczął jej organizację. Nie uważał on Mallory'ego za wybitnego alpinistę o odpowiednim charakterze, lecz nie mógł przymknąć oczu na fakt, że George stał się w pewnym sensie taką gwiazdą brytyjskiego himalaizmu. Sprytny Hinks postanowił to wykorzystać i zorganizował około 30 prelekcji, takie istne tournée, podczas którego George miał opowiadać o Everestie, a przy tym zbierać oczywiście brakujący budżet na drugą wyprawę. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Charyzmatyczny, przystojny Mallory, który nie tylko dobrze wyglądał, ale także w piękny, wręcz poetycki sposób, dzięki takiej wrodzonej wrażliwości potrafił opowiadać o odległych Himalajach i wysiłku, jakiego podjęli się podczas wyprawy, wręcz oczarował widzów. Na niektórych prelekcjach było nawet kilka tysięcy ludzi, a i tak zostali niektórzy odprawieni z kwitkiem przy kasach, bo brakowało miejsc. Może się wydawać, że skoro pierwsza ekspedycja była tak udana, to większość jej uczestników dostanie zaproszenie również do kolejnej wyprawy, no i nic bardziej mylnego. Nikt poza alpinistą George'em Mallory'em i geodetą Henrym Morseheadem nie dostał zaproszenia. Na kierownika ekspedycji w końcu udało się wybrać Charlesa Granwilla Bruce'a, któremu obowiązki wojskowe tym razem już nie przeszkodziły w objęciu tej funkcji, i do zespołu sportowego dołączono Australijczyka George'a Finch'a, który do tego czasu już wydobrzał i był on nie tylko uznanym alpinistą, ale nieoceniona była również jego wiedza z dziedziny chemii i techniki.
Był on osobą bardzo kontrowersyjną i ekscentryczną. Jego obecność szybko wzbudziła duże dyskusje. Niektórym trudno było nawet nocować z nim w namiocie, bo podobno Finch mył się tylko raz w roku. Zastępcą Bruce'a został wojskowy podpułkownik 48-letni Edward Stratt, który 2 lata wcześniej został mianowany wysokim komisarzem sprzymierzonych Ligi Narodów w wolnym mieście Gdańsk. Oprócz kariery wojskowej miał on również doświadczenie alpinistyczne i to on, a nie Mallory, został mianowany kierownikiem sportowym ekspedycji. Swoim doświadczeniem wspierać grupę miał również 47-letni Tom Longstaff, o którym wspominałem na początku materiału, bo to właśnie on 15 lat wcześniej zdobył Tir Suli, według wielu jako pierwszy wszedł na 7000 szczyt. W zespole wspinaczkowym znaleźli się również 38-letni Edward Felix Norton, doświadczony alpinista, ale nigdy nie był w Himalajach, 32-letni Colin Crawford, który wiele sezonów wspinał się w Alpach Szwajcarskich, a 2 lata przed ekspedycją na Everest brał również udział w rekonesansie Kanchenjongi wraz z Rayburnem, 32-letni Howard Somerwell, daleki krewny Mallory'ego. Miał on duże doświadczenie w górach Wielkiej Brytanii i Alpach, jednak w Himalajach był nowicjuszem jak większość i bardzo dobry kontakt złapał z George'em Mallory'em. Kolejnym uczestnikiem został dr Arthur Wakefield, który dużo wspinał się w górach skalistych i znany był bardziej jako wybitny biegacz przełajowy niż himalajsta, ale podczas wyprawy miał on pełnić funkcję lekarza. Miał już 46 lat i przez niektórych uczestników później nazywany będzie takim nerwowym starcem. Nawet sam Charles Bruce w korespondencji do Artura Hinksa opisał go jako szlachetnego i godnego starszego pana, który nie znosi dobrze wysokości. Kompletny pasażer. I określenie pasażer w tym kontekście jest takim pejoratywnym określeniem, no bo oznacza, że kogoś trzeba prowadzić, że ktoś jest bezużyteczny, niepotrzebny, że po prostu siedzi na tylnym siedzeniu i podziwia. I tutaj muszę zaznaczyć, że Tom Longstaff także był lekarzem, lecz nigdy nie praktykującym i oświadczył on całej grupie, że przychodzenie do niego po porady będzie wysoce nieodpowiedzialne, ale jeśli byłoby to konieczne, to on mógłby jedynie podpisać się pod aktem zgonu jako lekarz. Dlatego na wyprawie bardzo potrzebna była obecność Wakefielda. Kolejnym uczestnikiem był 27-letni antropolog i alpinista, który dużą część życia spędził w Azji i był nim John Morris. Do ekspedycji dołączono także fotografa i filmowca, 32-letniego Johna Noella, o którym wspominałem już na początku materiału, bo to właśnie on 10 lat wcześniej potajemnie próbował podejść jak najbliżej Everestu, szukając właściwej drogi od wschodu. Opisując cały ten skład, chciałbym zaznaczyć rolę George'a Fincha, bo on w zespole odpowiedzialny był także za innowacyjną technologię, jaką była aparatura tlenowa. Dokładną historię rozwoju aparatury tlenowej opisałem w osobnym odcinku, do którego zostawię link w opisie. I w tej wyprawie wziął udział jeszcze jeden uczestnik, kompletny nowicjusz, 25-letni Jeffrey Bruce, kuzyn kierownika ekspedycji, który dostał się do niej trochę po znajomości, także nazwisko tutaj nie jest przypadkowe. Nie miał on żadnego doświadczenia alpinistycznego, a podczas ekspedycji miał pełnić rolę tłumacza i zajmować się sprawami urzędowymi. Samo korzystanie z butli z tlenem w górach wysokich wzbudzało wówczas bardzo wiele kontrowersji. Niektórzy uważali to za zachowanie niesportowe, a co niesportowe, no to w oczach członków Królewskiego Towarzystwa Geograficznego również było niebrytyjskie. Inni z kolei byli zdania, że noszenie ciężkich butli i całej tej aparatury sprawi, że korzyści płynące z tego dodatkowego tlenu nie zrekompensują trudu, jaki wiąże się z wniesieniem sprzętu na 8000 metrów, no a następnie taszczeniem tego sprzętu na plecach. Dużym zwolennikiem korzystania z butli był oczywiście George Finch. Z kolei na drugim biegunie znajdował się George Mallory, który tak zareagował na wieści, że wyprawa będzie korzystać z aparatury tlenowej. Gdy myślę o wspinaczce z 4 cylindrami tlenu na plecach i masce na twarzy, cóż, traci to urok. Rozdział 4. Druga ekspedycja na Everest.
Już z początkiem marca Brytyjczycy wyruszyli z Anglii w stronę Indii i planowali w pierwszych dniach maja znaleźć się na lodowcu pod Everestem. Rejs do Bombaju był długi. Mężczyźni w pogodne dni grali w tenisa i krykieta, zabijając czas. Finch męczył wszystkich, by brali udział w prowadzonych przez niego szkoleniach z obsługi aparatury tlenowej. Wiele osób z zaciekawieniem wypytywało Noela, jak działa kamera i w jaki sposób kręci się filmy. W tamtych latach był to sprzęt nie tylko drogi, ale także bardzo nowoczesny i innowacyjny. Lata 20. to wciąż początki rozwoju kinematografii. Kiedy członkowie ekspedycji dotarli do Indii wraz z dwutonowym bagażem, przesiedli się następnie na tory i koleją dojechali do Darjeeling, gdzie czekał już na nich kierownik Bruce. Ta ekspedycja swoim rozmachem przyćmiła wszystkie dotychczasowe wyprawy w Góry Wysokie. 13 Europejczyków, 5 górków wraz z tłumaczem oraz 40 szerpów, a także wielu innych pełniących funkcje tragarzy czy kucharzy. A wraz z karawaną zabrano także około 300 zwierząt, które na grzbietach niosły sprzęt wyprawy. Tym razem nie były to już muły. Opóźnień nie było wiele i już 30 kwietnia Brytyjczycy znaleźli się w znajomym już klasztorze Rongbuk, a 1 maja założono bazę na lodowcu. Plan kierownika Bruce'a skupiał się na tym, aby depozyty lub obozy zakładać co około 9 km na lodowcu lub co około 600 metrów przewyższenia na górze. Niektórzy nazywali to metodą biegunową lub polarną. Wielu alpinistów i odkrywców wciąż żywy w pamięci mieli wyścig Scotta i Amundsena na biegun południowy i ta taktyka nawiązywała właśnie do tych zmagań. Działania rozpoczęto od zbadania wschodniego lodowca Rongbuk, który został pominięty przez rekonesans Malorego i w ciągu tygodnia udało się im założyć tam 3 obozy, ostatni z nich na wysokości 6400 metrów, tuż pod szczytem Changtse. Od opuszczenia Anglii George Mallory trzymał się blisko z Somerwellem, z którym dzielił wiele pasji. I to właśnie ta dwójka 10 maja jako pierwsza wyruszyła w kierunku Przełęczy Północnej, a towarzyszył im również szerpa Dasno. Po drodze zakładali w trudniejszych miejscach poręczówki, ubezpieczając drogę. Udało im się wejść na przełęcz, jednak przez brak ekwipunku i problemy logistyczne dopiero 6 dni później został założony obóz czwarty na przełęczy. Był on złożony z 6 namiotów i ponad 200 kg sprzętu i ekwipunku. I wtedy postanowiono, że to już z czwartego obozu nastąpi pierwszy atak na szczyt. Charles Bruce wątpił w przydatność aparatury tlenowej i zadecydował, że odbędą się 2 ataki na szczyt. W pierwszym udział wziąć miał Mallory i Somerwell, i oni mieli wspinać się bez dodatkowego tlenu, a następnie w górę ruszyć miał Finch wraz z Nortonem i oni mieli już korzystać z dodatkowego tlenu. Choć szansa na zdobycie szczytu była bliska zeru podczas tych 2 ataków, to mogły one dać odpowiedź na pytanie, czy aparatura tlenowa jest przydatna, czy może dalej można dojść bez niej. Niestety Finch zachorował na czerwonkę, która wykluczyła go z tego ataku, a Norton postanowił dołączyć do ataku Mallory'ego. Pomiędzy Brytyjczykami wywiązała się gorąca dyskusja. W ataku udział chciał wziąć także Morshead, więc i on nalegał, aby dołączyć go do ataku Mallory'ego. W końcu podjęto decyzję i ostatecznie 20 maja miał miejsce historyczny, bo pierwszy atak na szczyt Everestu i udział wzięło w nim aż 4 Brytyjczyków i 4 tragarzy. Alpiniści początkowo poruszali się szybko, jednak w pewnym momencie skalne podłoże zaczęło ustępować dużej ilości śniegu i lodu, a to bardzo spowolniło podejście. Ponieważ wspinacze nie mieli wtedy raków i musieli rąbać stopnie w śniegu i to, że nie mieli faktycznie raków jest bardzo prawdopodobne, chociaż być może mieli oni już wtedy takie niepełne raki. Jakim sprzętem dysponowali Brytyjczycy ponad 100 lat temu? Obecnie każdy, kto zimą wybiera się w wysokie góry, naturalnie pakuje ze sobą raki. Jest to coś po prostu oczywistego, ale w tamtych czasach raki, jakie znamy obecnie, pozostawały jedynie w sferze marzeń.
Pierwszy projekt dziesięciozębowych raków stworzył świetny alpinista Oskar Eckenstein i miało to miejsce w 1912 roku. Jednak już około 30 lat wcześniej kowale konstruowali tego typu raki, które wykorzystywano często w Tyrolu. To właśnie projekt raków stworzony przez Eckensteina okazał się najpraktyczniejszy, nie posiadały one jednak zębów na przodzie buta, które umożliwiałyby wbicie buta przodem w ścianę z lodu, co przy wspinaczce w zimowych warunkach jest bardzo przydatne. I właśnie tego typu raki mogli mieć ze sobą Brytyjczycy w 1922 roku, jednak na wszystkich zdjęciach czy w materiałach nie znalazłem informacji, aby wykorzystywali oni właśnie ten model raków, czyli być może mieli jakiś autorski projekt albo po prostu mieli specjalnie przystosowaną podeszwę. W 3,5 godziny udało im się pokonać 600 metrów w pionie i dotrzeć na wysokość około 7620 metrów, gdzie założyli obóz piąty, ustawiony od zawietrznej strony grani i przed nadejściem nocy odesłano na dół tragarzy. Brytyjczycy postanowili przespać się na tej wysokości. A to, co ich zaskoczyło, to fakt, że sen nie przyniósł praktycznie żadnej regeneracji sił. W ogóle nie wypoczęli i zdawało im się, że dopiero co skończyli się wspinać. Było to zjawisko, które obecnie jest powszechnie znane. Na dużych wysokościach nasze ciało po prostu nie jest w stanie się zregenerować. Temperatura nie była bardzo niska, bo w nocy wynosiła minus 14 stopni. O poranku Mallory, który miał największe doświadczenie na Everestie, postanowił zarządzić atak na szczyt. Szybko okazało się, że Morsehead nie nadąża. Sam doszedł więc do wniosku, że nie chce spowalniać swoich kolegów i po przejściu kilku metrów powiedział im, że on zostanie w obozie piątym i poczeka w nim na nich. Pozostali zmierzali w kierunku grani. Teren nie był bardzo wymagający, niemal nie musieli korzystać z rąk. Po upływie około godziny zorientowali się, że przeszli zaledwie 120 metrów w pionie. Oznaczało to, że z ich tempem na szczycie znaleźliby się dopiero po zachodzie słońca i to też był jakiś wyjątkowo optymistyczny scenariusz. Tempo po prostu było bardzo słabe. Nadzieja na sukces prysła, jednak postanowiono podejść trochę wyżej. Ciężko oddychając, pochyleni, mozolnie z trudem stawiali każdy kolejny krok. Lodowy wiatr przeszywał ich ciała ochraniające jedynie przez jedwabne koszule, grube wełniane swetry, szaliki i kurtki. Wspinali się bez wsparcia aparatury tlenowej. Doszli aż na wysokość 8230 metrów, pobijając tym samym nowy rekord wysokości. Do grani północno-wschodniej wciąż brakowało im około 200 metrów. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego nie założono obozu szóstego, to odpowiedź jest prosta. Podczas ataku szczytowego wspinali się oni na lekko, bez namiotów, depozytu i innego sprzętu, który przy powstawaniu obozu piątego nieśli w dużej mierze szerpowie, a nie oni. Trójka himalaistów o godzinie 14 zeszła do Morseheada. Okazało się, że jego stan jest ciężki. Mężczyzna był wyczerpany, cierpiał na poważne odmrożenia i przywiązali go do łączącej ich liny i wtedy cała czwórka rozpoczęła zejście na przełęcz, aby zdążyć dotrzeć do namiotów przed nadejściem nocy. Prowadził wtedy Mallory. W pewnym momencie wyczerpany Morsehead popełnił błąd. Poślizgnął się i runął na śnieg, pociągając za sobą będącego przed nim Nortona i idącego za nim Somerwella. Prowadzący Mallory wykazał się wtedy znakomitym refleksem. Nie wiedząc, co się stało, a jedynie słysząc niepokojące odgłosy za nim, natychmiast rzucił się na śnieg, wbił czekan, jedną ręką przełożył przez niego linę i docisnął do podłoża, a przez drugą dłoń przepuszczał linę. Trójka Brytyjczyków spadała w stronę krawędzi, za którą znajdowała się ponad kilometrowa przepaść. Nagłe szarpnięcie zatrzymało ich upadek. Lina, którą zamortyzował Mallory, wytrzymała. George uratował swoich partnerów. Dalsze zejście było wciąż dramatyczne. Wyczerpany Henry zatrzymywał się co kilka kroków, koledzy wtedy zachęcali go do dalszego zejścia, a momentami musieli nawet go podtrzymywać, podnosić. Gdy nadszedł zmrok, zapalili takie świecowe latarki.
tuż przed północą wykończeni dotarli bezpiecznie na przełęcz, gdzie spotkała ich niemiła niespodzianka, bowiem wszyscy tragarze zeszli niżej do obozu trzeciego i namioty były już puste. Kolejnego dnia, z samego rana, wszyscy kontynuowali zejście. Podczas niego minęli się z drugim zespołem i do zdrowia powrócił Finch, który na przełęcz zmierzał wraz z Arturem Wakefieldem, Jeffreyem Bruce'em oraz Tabirem, nepalskim oficerem, bardzo oddanym Bruce'owi. Do pomocy wysłano z nimi także kilku tragarzy, którzy nieśli m.in. aparaturę tlenową. I wtedy dr Wakefield postanowił zawrócić wraz z Mallorym i nie jest jasne, czy było to spowodowane jego obawami związanymi z wejściem wyżej, brakiem sił, czy być może troską Morseheada, który był w złym stanie i na pewno wymagał opieki lekarskiej, a on przecież był jedynym wykwalifikowanym lekarzem ekspedycji. Doktor Arthur zapisał się w historii tej wyprawy przez jeszcze jedno wydarzenie, bo przedawkował on dawkę morfiny, którą podał Crawfordowi, przez co gdy ten miał ruszyć do ataku na szczyt, no to nie był w stanie, bo był bardzo senny i apatyczny. 24 maja zespół Fincha znalazł się na przełęczy północnej. Rozpoczęła się nie tylko rywalizacja związana z wejściem na szczyt, ale także rywalizacja pomiędzy samym Mallorym a Finchem o wyższość wspinaczki z aparaturą tlenową nad wspinaczką bez niej. George napisał do żony: nie będę czuł najmniejszej zazdrości, jeśli odniosą sukces. Całe to wchodzenie z tlenem tak się różni od naszego, że z trudem można rywalizować. Te słowa prawdopodobnie nie były do końca szczere. Mallory bardzo chciałby jego sposób wspinaczki okazał się lepszy od postępu, jaki dawała technologia. George miał nawet wymyśloną przez siebie taką metodę, taki sposób głębokich oddechów, które na wysokości powyżej 7000 miały pomagać mu w radzeniu sobie z małą ilością tlenu w powietrzu. Czy tak naprawdę pomagała? No, nigdy to nie zostało udowodnione. Rywalizacja tych dwóch idei podejścia do himalaizmu wkroczyła w końcu w decydującą fazę i obaj dobrze o tym wiedzieli. Finch miał plan. Chciał przenieść obóz piąty wyżej, a gdyby jego atak okazał się kompletną klapą, kierownik z pewnością porzuciłby aparaturę tlenową, która była bardzo kłopotliwa w transporcie i przyznałby wtedy rację Mallorymu. Także gra toczyła się o dużą stawkę. 25 maja jako pierwsi przełęcz opuścili tragarze. Było ich 12 i na plecach dźwigali butle z tlenem, sprzęt biwakowy i niewielkie zapasy żywności dla zespołu, który miał zaatakować szczyt, i oni nie korzystali z tlenu, tylko nieśli go dla Brytyjczyków. Około półtorej godziny później w górę ruszył Finch wraz z dwoma partnerami. Tutaj trzeba zaznaczyć, że Australijczyk miał do dyspozycji pomocników dużo mniej doświadczonych od Mallorego. Żaden z nich nie wspinał się wcześniej na dużych wysokościach, a tak naprawdę Jeffrey Bruce był kompletnym nowicjuszem w ogóle, jeśli chodzi o alpinizm, a zgodę na ich udział w ataku szczytowym otrzymali oni jedynie dlatego, że mieli bardzo dobrą kondycję, no i całkiem nieźle wyglądali na tej wyprawie. Cała trójka korzystała wtedy z aparatury tlenowej, która wraz z butlami z tlenem ważyła ponad 13 kg i mimo to przegonili oni tragarzy na wysokości około 7400 metrów i ostatecznie zatrzymali się na wysokości 7800 metrów i to tam postanowili przenieść obóz piąty. Niestety w nocy rozpętała się burza śnieżna, która trwała również następnego dnia. Finch postanowił ją przeczekać w namiocie i 26 maja cała trójka spędziła właśnie w obozie piątym, pijąc gorącą herbatę gotowaną na takich tabletkach spirytusu, paląc również papierosy, które według chemika ułatwiały oddychanie na takich wysokościach. No takie były wtedy czasy. A także wspomagali się tlenem z butli, oczekując poprawy pogody, które nadeszło wieczorem. Ku ich zaskoczeniu z dołu podeszło do nich kilku tragarzy, którzy donieśli im ciepłą herbatę i prowiant. Był to bardzo miły gest, wzmacniający morale zespołu. 27 maja rozpoczął się drugi w historii atak na szczyt najwyższej góry świata. Po wyjściu z namiotu wszyscy założyli aparatury tlenowe i sprawdzili, czy wszystko działa poprawnie.
Na ten dzień Australijczyk czekał niemal od 2 lat. Uważał, że wykluczenie go z poprzedniej ekspedycji wcale nie było spowodowane jego chorobą, która już podobno minęła, lecz niechęcią do niego pośród władz komisji everestowskiej. Dziwak, za jakiego niektórzy go uważali, nie pasował do brytyjskich dżentelmenów wybierających się w Himalaje. Za nic miał on sztuczne uprzejmości i taką serdeczność na pokaz. Do tego jego angielski był z mocnym niemieckim akcentem, gdyż dorastał on i studiował w Szwajcarii. Był 2-krotnie rozwiedziony, promował zdobywanie gór bez przewodników, co doświadczeni alpiniści uznawali za niedżentelmeńskie w tamtych czasach. Również jego puchowy płaszcz do kolan, według innych uczestników wyprawy, był kolejną oznaką jego dziwactw. Brytyjczycy nosili elegancko skrojone tweedowe płaszcze i chroniące przed wiatrem kurtki z gabardyny. 27 maja był dniem, kiedy w końcu Finch mógł pokazać, do czego jest zdolny on i jego innowacyjne pomysły. Aparatura tlenowa była tylko jednym z nich. Kolejną tajną bronią było coś, co George Finch samodzielnie zaprojektował i wykonał, a mianowicie kurtka puchowa. Coś, co prawie każdy z nas nosi co roku, kiedy nadchodzi zima, zostało wynalezione 100 lat temu właśnie przez Australijczyka Fincha, który postanowił zaprojektować specjalną odzież dla siebie, przygotowując się do wyprawy na Everest. Inni uczestnicy wyśmiewali to rozwiązanie, jednak Australijczyk nie zraził się tym. Po kilku tygodniach Brytyjczycy zazdrościli mężczyźnie ciepłej kurtki, choć wciąż uważali, że wyglądał na dziwnie. Kiedy rozpoczął się drugi atak na szczyt, już po przejściu kilku metrów, wyczerpany i przygnieciony ciężarem sprzętu Tybeer, upadł na śnieg. Jeffrey Bruce odwołał się wtedy do kodeksu wojskowego, który miał mężczyznę postawić na nogi i zmotywować do dalszej wspinaczki. A gdy to nie pomogło, no to Europejczycy już nie wiedzieli, co mają zrobić, więc nakazali Nepalczykowi pozostanie w obozie. Podejście przebiegało sprawnie. Obaj szybko zdali sobie sprawę, że korzystanie z dodatkowego tlenu to świetne rozwiązanie. Ich tempo nie spadało, jeszcze przed południem pobili rekord ustanowiony przez zespół Malorego i wciąż podążali dalej. Pogoda im dopisywała. Australijczyk był przekonany, że sukces jest w zasięgu ich możliwości. Wtedy jednak wydarzyło się coś niespodziewanego. Jeffrey zawołał Fincha i pokazał mu, że jego aparatura uległa awarii. Chemik zaczął ją naprawiać, jednak zanim uporał się z problemem, obaj opadli z sił, bezczynność wpłynęła również na wychłodzenie organizmów, a tlenu w butlach było znacznie mniej. Ich zapał do wejścia na szczyt opadł. Zdecydowali się podjąć rozsądną decyzję i rozpoczęli odwrót. Dotarli 90 metrów wyżej niż Mallory, na wysokość 8320 metrów, jednak stracili dużo mniej sił i zejście nie było tak dramatyczne jak poprzednie, a wręcz ekspresowe. Na miejscu w obozie piątym zastali śpiącego Tybeera, obudzili go i rozpoczęli zejście tego samego dnia na przełęcz. Z wielką satysfakcją odkryli oni, że korzystanie z tlenu sprawia, że ich organizmy są mniej narażone na odmrożenia. Po tym ataku nastroje w zespole się pogorszyły. Choć padł rekord wysokości, no to nie był on celem tej ekspedycji, a jedynie taką naturalną konsekwencją ich działań. Nikogo to nie cieszyło. Kierownik Bruce zapytał lekarzy, jak wygląda sytuacja. Okazało się, że niemal wszyscy alpiniści cierpieli na większe lub mniejsze odmrożenia, kaszel, wyczerpanie, a także niewydolność serca, a w najlepszym stanie był tak naprawdę tylko Somerwell. I tutaj muszę zaznaczyć, że 100 lat temu wiedza o chorobach wysokościowych była tak mała, że różne dolegliwości, na które obecnie mamy nazwy, wówczas określano mianem niewydolności serca. Charles Bruce wiedział, że komisja everestowska liczy na sukces i powinni spróbować zorganizować jeszcze jeden atak na szczyt, zanim nad masyw nadejdzie zbliżający się monsun. Tego zadania podjąć się mieli 3 himalaiści: Finch, Somerwell oraz jego przyjaciel, który mimo odmrożeń nie chciał odpuścić, George Mallory. Tak przed atakiem napisał w liście do żony: palec daleki od zdrowia i ryzykuje gorsze odmrożenie,
Znów idę do góry, lecz gra jest warta palca i podejmę wszelkie środki, żeby zatroszczyć się o ręce i stopy. Raz wystarczy. Był to ostatni podryw wyczerpanej już ekspedycji, jednak jak widzimy w liście Malorego, wiara w sukces wciąż była duża. 3 czerwca bazę opuściła trójka himalaistów i wspierający ich Crawford, a także Wakefield. Już w obozie pierwszym za nim mógł Finch. Po prostu nie wrócił on do formy po poprzedniej próbie, a następnie przez 2 dni atak został wstrzymany przez opady śniegu. Był to początek monsunu. Kierownikiem ataku został Mallory i 7 czerwca ruszył w górę wraz z Crawfordem, Somerwellem i 14 tragarzami, planując tamtego dnia osiągnąć przełęcz północną. Poruszali się w głębokim, świeżym śniegu. George, świadom zagrożenia lawinowego, co jakiś czas badał stabilność śnieżnej pokrywy i później napisał, że każdy test dawał zadowalające wyniki. Znajdowali się około 200 metrów od przełęczy, prowadził wtedy Somerwell, a za nim szli kolejni alpiniści, a na końcu tragarze, którym wyrębywano w śniegu stopnie, żeby po prostu łatwiej im się było poruszać. Nagle nad ich głowami rozległ się głośny huk i spod przełęczy ruszyła potężna lawina. Tym, którzy znajdowali się najwyżej, udało się utrzymać na powierzchni, jednak olbrzymie masy śniegu z wielkim impetem uderzyły w pozostałych uczestników ataku. Kiedy śnieżny pył opadł, Mallory zauważył brak ponad połowy jego zespołu. Natychmiast wraz z pozostałymi pędem ruszył w dół na lawinisko, szukając szerpów. Całą sytuację obserwował również z dołu Wakefield, przybywający wtedy w obozie trzecim, i szybko zebrał grupę, która z dołu zaczęła podchodzić do góry i ruszyła na ratunek. Udało się odkopać 2 żywych mężczyzn, jednym z nich był Lewa, który brał udział także w poprzedniej ekspedycji. Niestety nikomu więcej nie udało się już pomóc. Lawina zakopała w szczelinie lodowej ciała 7 szerpów. Byli nimi Temba, Dorje, Lakpa, Norbu, Pasang, Pema i Sange. Ten tragiczny wypadek był smutnym zwieńczeniem drugiej brytyjskiej ekspedycji na Mount Everest. Całą odpowiedzialność za śmierć nepalskich tragarzy wziął na siebie George Mallory, alpinista, który najlepiej ich traktował, miał z nimi dobry kontakt, dbał o nich, szanował, czuł się odpowiedzialny za ten wypadek i choć jak zaznaczył w liście do Francisa Young Husbanda, nie wynikał on z lekceważenia przez niego panujących warunków lub z nieostrożności. Mallory bardzo przeżył utratę szerpów. W liście do żony napisał: konsekwencje mojego błędu są straszliwe. Nie sposób uwierzyć, że to, co się zdarzyło, jest nieodwracalne i że nie mogę temu zadośćuczynić. Żadne zobowiązanie nie było mi tak bliskie, jak troska o tych ludzi. Po zakończeniu ekspedycji Arthur Hinks od razu rozpoczął starania o organizację kolejnej wyprawy, zaplanowanej już na rok 1923. Niestety uzyskał pozwolenie dopiero na kolejny 1924 rok. Kiedy Mallory powrócił do Wielkiej Brytanii, jego sława wzrosła, jednak on nie miał z tego faktu żadnych materialnych korzyści. Został bez pracy, a wszystko, czym zajmował się od 2 lat, związane było z Everestem. Postanowił więc ruszyć w wielkie tournée, najpierw po Wyspach Brytyjskich, a następnie do Stanów Zjednoczonych, podczas którego odbywał dziesiątki prelekcji, na których opowiadał o Everestie. Zainteresowanie wśród Amerykanów nie było tak wielkie, jak oczekiwano. Mimo odwiedzeniu kilku dużych miast, zarobiono niewiele ponad 240 funtów. Jednak to właśnie podczas jednej z prelekcji w Filadelfii, jeden z dziennikarzy zapytał go, po co chce trzeci raz wspinać się na Everest. George Mallory odpowiedział wtedy zdaniem, które przeszło do historii himalaizmu: bo tam jest. Niedługo później prezesem Alpine Club został Charles Bruce, któremu przyświecał jeden cel – zdobyć Everest. Rozpoczęły się intensywne przygotowania do wyprawy, która miała dokończyć to, czego nie udało się dokonać w 1922 roku. Zaczęto kompletować skład najsłynniejszej ekspedycji na Everest, która przeszła do historii
i po dziś dzień budzi wielkie kontrowersje. O niej opowiem w kolejnym odcinku. To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Postaram się wrzucić drugą część, czyli historię ekspedycji z 1924 roku jak najszybciej. Nie wiem, ile potrwa mi skończenie tego odcinka, bo on też nie będzie krótki. Także pewnie musicie mi dać kilka dni. Osoby, co nie subskrybują kanał, to będę wdzięczny za zostawienie przyciska subskrybuj, za wciśnięcie. Jak pewnie zauważyliście, ten odcinek jest dość długi, ale o to właśnie mi chodziło, żeby dość obszernie i dokładnie opisać historię tych brytyjskich wypraw. Także mam nadzieję, że jeszcze w ciągu tygodnia pojawi się już ta druga część, która też będzie miała około godziny. A teraz chciałbym zaprosić Was na stronę zaginęliwgorach.pl. Jest to projekt, który już startuje za tydzień i jest to projekt takiego audioserialu, który tworzę wraz z Moniką z kanału Kryminalne Historie. Audioserial złożony z 6 odcinków. Wszystkie będą opisywać inną sprawę, która miała miejsce w górach. Sprawy nie będą tylko kryminalne, będą zaginięcia zarówno w polskich, jak i zagranicznych górach. Staraliśmy się dobrać sprawy tak, żeby były one interesujące dla Was. Ja będę opowiadał głównie o tych wydarzeniach, które miały miejsce w górach, a Monika będzie zajmowała się bardziej takimi kwestiami, czy to kryminalnymi, czy bardziej obyczajowymi. Także zachęcam Was do zajrzenia na tą stronę, bo już za tydzień rusza premiera tego audioserialu. Jeśli ktoś będzie chciał zrobić sobie taki prezent na Mikołaja, to myślę, że to jest fajny pomysł, jeśli ktoś lubi słuchać podcastów. Także zapraszam Was na tę stronę, widzimy się w kolejnym odcinku i do zobaczenia na szlaku. Cześć!